Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym w 100% zgodzić się z tym, co Paulina powiedziała na piątkowym nabożeństwie. Święta wielkanocne to nie jest czas smutku, to nie jest czas płaczu, to nie jest czas nostalgii. Wręcz przeciwnie, doświadczamy zupełnie innych uczuć i zupełnie innych emocji. To jest czas, w którym wszyscy co robimy? Cieszymy się, świętujemy. Radujemy się, jesteśmy dotykani ogromem miłości i pokoju, dlatego że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu za każdego z nas. Później, 3 dni potem powstał z martwych. Przechodząc do mojej dzisiejszej usługi, zastanawiałem się, jak ją nazwać, żeby była zgodna z treścią, o czym będę mówił. Tytuł mojej dzisiejszej usługi brzmi następująco. Pusty grób, czyli dobra nowina o zmartwychwstałym Jezusie. Na samym początku chciałbym, abyśmy skupili naszą uwagę na dwóch bardzo ważnych wydarzeniach. Na dwóch wydarzeniach, w których Jezus, po tym, gdy powstał z martwych, ukazał się pewnym osobom. Wszyscy znacie i wiecie, co to są za wydarzenia. Pierwsze były to kobiety, które przyszły do grobu. Później chciałbym się skupić na wydarzeniu, w którym Jezus objawił się 11 uczniom w izbie. Oczywiście wiemy, że również ukazał się, czy też objawił się 2 spośród nich, którzy szli do wsi zwanej Emaus. Ale na początku chciałbym skupić się na tych dwóch wydarzeniach. Zaczniemy od tekstu, który jest zawarty w Ewangelii Łukasza. Przeczytamy w 24 rozdziale wiersz 1, a następnie przeczytamy wiersz 10. I 11. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Wiersz 10 i 11. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach, jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Popatrzcie, gdy przejdziemy przez perspektywę relacji zmartwychwstania, przez 4 Ewangelie, Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, możemy zobaczyć pewną spójność. Każdy z nich wymienia jako pierwsze te osoby, które spotkały Jezusa, kobiety. To jest bardzo ciekawy zabieg. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie Marek wspomina o Marii Magdalenie. Następnie o Marii Jakubowej i o Salome. Jan mówi o Marii Magdalenie, natomiast Mateusz mówi o Marii Magdalenie i drugiej Marii. Wydaje się to trochę zawiłe, ale gdy popatrzymy na ten opis, każdy z osobna i połączymy go w całość, jest on spójny. Każdy z nich przeżywał to troszeczkę inaczej i każdy z nich wyraża to troszeczkę inaczej w swojej Ewangelii. Ale według mnie te 4 relacje świetnie się uzupełniają i stanowią właśnie całość dokładności tego opisu. Chciałbym zwrócić właśnie tutaj uwagę na ten wiersz 10 i 11, końcówkę. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Gdy pomyślimy sobie o tym ponadnaturalnym wydarzeniu, możemy też przeczytać fragment z Ewangelii Marka, którego akurat nie będziemy szukać. Jest to rozdział 16. Marek w swojej relacji pisze o odczuciach tych kobiet, o pewnych emocjach, które doświadczały. Wyszły z grobu, a wręcz uciekły od grobu. Czuły na przemian strach i ogromną radość. Ale ponieważ lęk wziął w górę, nic nikomu nie powiedziały. Wiecie, jak to jest możliwe? Czuć 2 sprzeczne emocje. Jednocześnie, naraz i strach, i radość. Więc jednak były zatrwożone, jednak się bały, czy jednak były radosne z tego, co się przed chwilą wydarzyło. I chciałbym, abyśmy przeszli dalej do Ewangelii Marka. Będzie to za chwilę moment, w którym wcześniej mówiłem, Jezus objawia się już bezpośrednio uczniom, 11 uczniom. Tam zabrakło niestety Tomasza. Ewangelia Marka, 16 rozdział, wiersz 14. Możemy przeczytać następujące słowa. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy
ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Dalej, wiersz 16. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Bardzo fajnym uzupełnieniem jest fragment z Ewangelii Jana i jego wersja zdarzeń. 20 rozdział, wiersze od 19 do 23. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi i wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana, a Jezus znów im powiedział, pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Pomyślałem sobie o tym spotkaniu z uczniami. Jest ono troszeczkę bardzo dziwne. Czy uczniowie spodziewali się tych słów na przywitanie Mesjasza, tego, który powstał z martwych? Czy to były słowa, których oni oczekiwali? Przed chwileczką przeczytaliśmy w Ewangelii Marka coś, co nas może trochę intrygować. Co zrobił Jezus? Jezus najpierw zganił uczniów za co? Za niewiarę. Nie uwierzyli komu? Posłańcom. Nie uwierzyli kobietom. Zdyskredytowali tych posłańców. Tym, które przecież były z nimi. Tym, które przecież były naocznymi świadkami życia Jezusa, śmierci, a także przede wszystkim jako pierwsze zobaczyły go, gdy powstał z martwych. Były osobami, wydawałoby się nam, wiarygodnymi, a także i rzetelnymi. Ale jednak uczniowie z jakichś powodów nie uwierzyli im. Ale bardzo mi się podoba to, że Jezus od razu przechodzi do misji, do zadania. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. I Jan bardzo fajnie to uzupełnia. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której tutaj wspomina. Jezus następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Odpowiednie wyposażenie do zadania, które jest przed nimi. To jest wyposażenie, które jest niezbędne, aby mogli to zrobić. Oni nie byli jeszcze przeobrażeni. Oni nie byli jeszcze odnowieni. Teraz tego dostąpili. Żyli w starym przymierzu. Narodzili się na nowo, ponieważ Jezus tchnął w nich Ducha Świętego. Drugim istotnym, ważnym wydarzeniem jest to, co później będzie się działo w Dziejach Apostolskich. Dwa rozdziały dalej. Chrzest w Duchu Świętym. Ja to nazywam etapem dwufazowym. Tym pierwszym, który miał miejsce w Ewangelii Jana i tym drugim, który się dzieje w Dziejach Apostolskich. Jest to dla mnie taki podwójny kopniak pełnej mocy potrzebnej do tego, aby iść i zrobić to, do czego oni zostali powołani. Zastanawiałem się, dlaczego akurat o tym powiedział Jezus. Bo to było bardzo ważne. Bo to było coś, co było misją ich życia. Idźcie i zwiastujcie wszystkim narodom. Patrzcie, jakim jesteśmy niezbędnym narzędziem. My dzisiaj, tu i teraz. Pastor mówił o tym w piątek, że Dzieje Apostolskie trwają dalej. Kochani, to my je piszemy. Czy my też nie jesteśmy uczniami Pana Jezusa? Oczywiście, że jesteśmy. Czy ten fragment nie dotyczy się również i nas? To jest takie same zadanie dla nas tutaj wszystkich zgromadzonych, jak i dla uczniów, którzy żyli wtedy z Chrystusem na ziemi. To jest moment, w którym uczniowie zostają w pełni wyposażeni, wchodzą w nowe przymierze. Teraz przez Ducha Świętego będą mieli relacje z Nim, w momencie, w którym On zostanie zabrany do nieba. Pomyślałem sobie o takim aspekcie.
Jezus wykonał swoje zadanie perfekcyjnie. Tak jak mówiły o tym pisma. Tak jak mówili o tym prorocy w Starym Testamencie. Będąc na ziemi, żyjąc pośród nich, powiedział im jasno, przyjdzie czas, w którym będę musiał umrzeć, ale także i powstanę z martwych. Będziemy się jeszcze widzieć, zanim zostanę zabrany do nieba. Jakim ważnym zadaniem dla ciebie i dla mnie jest zwiastowanie Ewangelii? Wiecie, jakiś czas temu, około 2 tygodni, mieliśmy tutaj spotkanie w naszym kościele razem z Leszkiem, z naszymi znajomymi, którzy zaprosili nas do wizji spotkań dla mężczyzn. Sebastian był tą osobą, która zaprosiła Leszka i mnie do tej wizji. Długo nie czekaliśmy z Leszkiem, od razu w to weszliśmy. Dlaczego o tym mówię? Mieliśmy takie spotkanie, myślę, że w charakterze modlitewno-uwielbieniowym, także i trochę organizacyjne, i Sebastian podarował nam prezent. Nie wiem, czy lubicie dostawać prezenty. Ja bardzo lubię dostawać prezenty. Myślę, że jest to normalne dla nas wszystkich. Chciałbym ten prezent wam tutaj pokazać, co dostałem. Na początku nie wiedziałem, co to jest, ale gdy go odpakowałem, to już zobaczyłem. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czy ktoś wie, co to jest? Łyżka do butów, czy też cholewka do butów. Wiecie, ja bym powiedział, że to jest konkretna cholewa do butów, ale nie chcę tutaj mieszać rodziny cholewów w te sprawy, więc będę mówił cholewka. Bardzo mnie to wtedy uderzyło. Wszyscy dostaliśmy cholewkę do butów. Ktoś już tutaj teraz wspomniał. Idźcie, bądźcie gotowi. To jest pewien symbol. To jest symbol tego, czy jestem gotowy w każdym czasie ubrać obuwie i iść do ginącego świata. Do świata, który potrzebuje Jezusa Chrystusa. Idźcie. Zadałem sobie to pytanie. Jak często jestem gotowy? Jak często słucham głosu Ducha Świętego? Jak często wychodzę do tych ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię? Nie wziąłem tej cholewki do domu, zostawiłem sobie ją w biurze. Po to, żeby mi każdego dnia przypominała, że gdy może będę wychodził z biura, żebym był gotowy na to, gdy kogoś spotkam, aby świadczyć o tym, co stało się na krzyżu i o tym, że Jezus zmarł potem 3. dnia, bo to jest kwintesencja i to jest źródło Ewangelii. O tym jest Ewangelia, o dziele odkupienia. Dlaczego tyle czasu poświęciliśmy kobietom? Wydaje się to aspekt ważny i nieważny. Moglibyśmy powiedzieć, nie szukać tutaj jakiegoś drugiego dna, przecież to kobiety były tymi, które w tamtej kulturze zajmowały się balsamowaniem ciała po śmierci. I chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Jest to dla nas logiczne. Ale czy jednak Jezus nie powiedział, że 3. dnia wstanę z martwych? Co się stało z uczniami po tych 3 dniach? Chwilowa amnezja? Chwilowy zanik pamięci? Nie wiedzieli, co się wydarzy? Nie chcieli pójść razem z nimi do grobu? To jest dziwne, że ich tam akurat zabrakło. Wychodzi na to, że zapomnieli. Zapomnieli o wielkim cudzie, którego mogli być naocznymi świadkami, a były właśnie nim kobiety. Pomyślałem sobie o tym, aby rozpatrzyć, czym albo kim, jakim narzędziem jest ten, który zwiastuje dobrą nowinę. Kim jest posłaniec? Jak łatwo można go zbagatelizować? Wagę wieści, których niesie. Chciałbym wam tutaj coś przeczytać. Kobiet nie uznano za wiarygodnych świadków z powodu czego? Z powodu roli i pozycji społecznej, a w zasadzie braku tej pozycji w społeczeństwie. Były one pierwszymi zwiastunami dobrej nowiny o zmartwychwstaniu. To też jest ciekawe, dlaczego akurat one. Tradycja ludowa mówi nam o tym, iż na początku lat 50. I wieku usunęła kobiety z tych relacji, ponieważ wiedziała, iż w przeciwnym razie znajdzie się w kłopocie. Powstały wielkie obawy o to, iż pozycja społeczna ówczesnej kobiety jako świadka pustego grobu może być niewiarygodna i podważona i nierzetelna. Ciekawa sytuacja, ciekawa historia.
zacząłem zgłębiać ten temat, zacząłem go troszeczkę bardziej badać i w ramach takiej ciekawostki możemy prześledzić to, o czym Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale od 3 do 11 wiersza. Paweł tutaj stanowi właśnie ten precedens. Paweł pomija kobiety w swojej relacji osób, które spotkały Jezusa po zmartwychwstaniu. Otwórzmy sobie ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz od 3 do 11. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał, według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Widzicie tutaj, co się dzieje? Ewangeliści byli zgodni w swoim przekazie. Każdy z nich, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Lecz Paweł podchodzi do tego już troszeczkę inaczej. Zupełnie inaczej. Wymienia Kefasa, 12, potem ponad 500 braci. Później wymienia Jakuba i mówi o kim? Mówi o sobie samym. O cudownym spotkaniu Jezusa na drodze do Damaszku. Wiecie, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Pomyślałem sobie o tym, że uczniowie teraz byli po jednej i po drugiej stronie. Najpierw kobiety zwiastowały im dobrą wieść o pustym grobie, czyli o zmartwychwstałym Jezusie. Oni niestety nie uwierzyli. Teraz być może sami będą przerabiać to z autopsji. Dlaczego? Bo Jezus jasno mówi: idźcie i zwiastujcie Ewangelię na cały świat. Z czym się to będzie mierzyć? Z tym, że posłaniec może być zdyskredytowany. Mogą teraz oni sami doświadczyć tego na własnej skórze. Czy choć raz w życiu zwiastowaliście Ewangelię komuś? To nie jest łatwy chleb, w zależności od tego, na kogo się natrafi. Gdy Duch Święty przygotuje serce, to może być naprawdę bardzo dobra i owocna rozmowa. Ale gdy natrafimy na kogoś, kto w ogóle nie chce słuchać o Chrystusie, to może być bardzo nieprzyjemna rozmowa. Pomyślałem sobie o jednym, do czego to przede wszystkim mnie zachęca. Zachęca mnie to do tego, aby się nie poddawać, aby nie przestawać, aby się nie zatrzymywać, aby się nie irytować i w efekcie końcowym, aby nie ignorować tego. To jest aktualne brzmienie do każdego z nas. Idźcie i zwiastujcie. Pomyślmy o tym w takim aspekcie. Jeżeli nie będziemy tego robić, śmierć na krzyżu, odkupienie, którego dokonał Jezus i zmartwychwstanie, może faktycznie pozostać suchym faktem, wydarzeniem historycznym. Ono takim oczywiście też jest, ale do tego nas Jezus zobligował, bo tym jest Ewangelia. Jaką rolę odgrywa zmartwychwstanie Jezusa? Zmartwychwstanie Jezusa nadaje wyjątkowości chrześcijaństwu. Jest jego centralnym cudem. Jest fundamentem chrześcijaństwa. Dobrze wiemy o tym, że gdyby Jezus tylko zmarł, ale nie dokonałby tego cudu, czyli nie powstałby z martwych, nie byłoby naszej wiary. Nie było nas by tutaj dzisiaj, w tym miejscu zgromadzonych. Byłoby to połowiczne zadanie. Dlatego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie są jednym elementem nierozerwalnym. Nie można głosić Ewangelii, która będzie wskazywała tylko na śmierć na krzyżu, pomijała zmartwychwstanie. Lub analogicznie odwrotnie. Nie można pominąć tego, co się wydarzyło na krzyżu i mówić tylko o zmartwychwstaniu. Jeśli dobrze pamiętam, Paweł w liście do Kolosan w 4 rozdziale, w 3 wierszu
pisząc do tej społeczności w Kolosach, prosi ich o to, aby dobrze i prawidłowo zwiastował Ewangelię. Wiecie, jakie to jest ważne zadanie? Abyśmy dobrze pojmowali dzieła, które Jezus zrobił na krzyżu. Abyśmy mogli zwiastować pełną treść Ewangelii. Nie połowiczną, nie jakąś część, nie jedną czwartą, nie połowę, ale 100% Ewangelii. Bo bierzemy odpowiedzialność za tych, którym zwiastujemy. Gdyby ktoś udowodnił, że nie ma zmartwychwstania, to nasza wiara nie miałaby żadnego sensu. Wiecie, pewnie słyszeliście, że jest wiele różnych koncepcji. I oczywiście wszyscy wiemy, że te koncepcje przede wszystkim są błędne. Niektórzy zakładają, że jak to bywa z kobietami, no nic nie chcemy im ujmować tutaj na tym miejscu, ale były troszeczkę roztargnione rano i po prostu popełniły małe faux pas, trafiły do nie tego grobu, co trzeba. Pomyliły po prostu groby. Słyszeliście o tej możliwości? Słyszeliście o tej tezie? Ja nie będę w to wchodził. Wierzę, że one nie pomyliły grobu. Że one dokładnie wiedziały, gdzie był grób, w którym Jezus został złożony. Więc kategorycznie ją odrzucam. Drugą z możliwości jest to, że przecież apostołowie w nocy wykradli ciało Chrystusa. Pomijamy tutaj fakt, że musieliby stoczyć walkę z żołnierzami, którzy stali przed tym grobem. I niestety z tego, co mi się wydaje, w tamtych czasach nie było dźwigów ani buldożerów, które potrafiłyby szybko i sprawnie odsunąć tamten kamień. A podejrzewam, że nie ważył on około 100 kilo, tylko troszeczkę więcej. Nie znalazłem szczególnych informacji, więc nie chcę tutaj wchodzić w tą polemikę. Kolejną opcją jest to, że Jezus po prostu nie zmartwychwstał. To też jest bójda, to też jest nieprawda. Dobrze o tym wiemy. I inną opcją jest to, że na zlecenie uczonych w piśmie faryzeuszów również to ciało mogło zostać wykradzione po to, żeby zrzucić winę na kogo? Na uczniów. Ale dobrze wiemy, że tak nie było. To nadaje wyjątkowości chrześcijaństwu. To jest nierozerwalną jego częścią. To jest fundamentem tego, w co wierzysz, w tego, co wierzymy. Chciałbym się tutaj odnieść do innych religii, do innych bogów. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Budda. Szukałem o nim troszeczkę informacji, takich skrótowych, nie będę tutaj poświęcał jemu dużo czasu, ale Budda nie ukazał się swoim wyznawcom po śmierci. Mahomet, prorok, czy też Mesjasz, zmarł w wieku 64 lat. On również nie ukazał się swoim wyznawcom. Jego grób jest w Medynie. Tam został złożony. Tam jest raczej jakieś pozostałości szczątków po nim. Co nas odróżnia od innych religii, od innych bóstw? To, że Jezus fizycznie nie ma swojego grobu, w którym byłby złożony, w którym możemy go zobaczyć, jakieś szczątki po nim, bo on żyje, bo on powstał z martwych, bo on jest w niebie, razem ze swoim Ojcem. Mało tego, on żyje w każdym z nas, żyje w tobie i we mnie. Dlatego to, co jest charakterystyczne dla chrześcijaństwa, to to, że jego Bóg w trzech osobach jest żywym, prawdziwym i realnym Bogiem. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Mówię tutaj na zasadzie takiego aspektu bardziej kontrastu, po patrzeniu na to bardziej szerzej, bardziej globalnie. Troszeczkę także zahaczyłem o hinduizm. Wiecie, bardzo się zdziwiłem. Indie są bardzo licznym krajem i wychodzi na to, że wyznawców hinduizmu jest około ponad miliard. W samych Indiach i kilkunastu jeszcze państwach jest około 910 milionów. To, co mnie zaszokowało, to to, że szacuje się, że bóstwa w Indiach jest ich bardzo, bardzo dużo. Nawet około 330 milionów. Sceptycy, którzy to analizowali, stwierdzili, że zejdą do troszeczkę bardziej przyziemnej ilości, mówiąc o 250 milionach. Mówię, no tak, faktycznie jest to bardzo przyziemna ilość. 250 milionów bogów. Pomyślałem sobie, to jest kuriozalne, to jest niedorzeczne, to jest jakaś abstrakcja.
Ale jakie to ma znaczenie? Jaki to ma kontekst do tego, do czego zostali powołani uczniowie? Idźcie na cały świat i zwiastujcie Ewangelię. To jest główny nacisk w mojej dzisiejszej usłudze, o czym teraz właśnie mówię, bo ten świat jest chłonny. Popatrzcie, jak mocno ludzie się stoczyli, że potrafili w samym hinduizmie wymyślić około od 250 do 330 milionów bogów. Pomyślałem sobie, że nie warto iść na religioznawstwo, no bo jaki to ma sens? Przecież ja się nie zajmę tymi bogami do końca mojego życia. Żeby chociaż wiedzieć, kto tam jest, kto tam występuje, jak się do tego odnieść. Ale poczytałem sobie troszeczkę w internecie i okazuje się, że zdecydowana część tych bóstw wzajemnie siebie wyklucza. Wzajemnie sobie zaprzeczają. Nie chcę tutaj obrazić oczywiście żadnych uczuć religijnych, ale to nam pokazuje, jak chłonny jest świat. To nam pokazuje, że serce człowieka ciągle jest zwrócone do Boga, ale nie do tego właściwego Boga. I twoją i moją rolą, gdziekolwiek się znajdujesz w twoim życiu, bez względu na to, ile masz lat, jakiej jesteś płci, jaki masz status materialny, jest to, aby zwiastować. Nie trzeba nic więcej, aby otworzyć nasze usta. Paweł mówi o tym, że mowa o krzyżu tak naprawdę jest prosta. Bo Ewangelia jest prosta. To nie jest nic trudnego. Odpowiedzialność za tych ludzi, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa. Czy puka do naszych serc? Czy mamy to w naszej świadomości? Oczywiście nie weźmiemy całego brzemienia wszystkich tych, którzy nie poznali Jezusa, na nas. Ale czy korzystamy z każdej możliwej sytuacji? Naprawdę wiele nie trzeba, aby otworzyć swoje usta. Czego dowodzi zmartwychwstanie? Zacząłem się nad tym zastanawiać, czego może dowodzić zmartwychwstanie. Dowodzi przede wszystkim tego, że Jezus był faktycznie tym, za którego się po prostu podawał. Synem Bożym, Zbawicielem i Mesjaszem. Czytamy o tym w Starym Testamencie. Sam potwierdza to, wydając świadectwo, jakkolwiek to zabrzmi, o sobie samym, że jest tą osobą. Był autentyczny. Po czym poznajemy wielkich ludzi? Po tym, co mówią? Czy po tym, co robią? Czy po tym, co czynią? Wiecie, słowa mogą pozostać w próżni, ale liczą się czyny, bo Jezus był Bogiem w ciele człowieka i powiedział o tym, co się stanie. I wszyscy byli tego świadomi. Odkupieńcza śmierć Chrystusa była rzeczywistością. Dlatego zmartwychwstanie jest niezbędnym ukończeniem dzieła odkupienia dokonanego na krzyżu. Wiarygodność Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jest absolutna, jest niepodważalna. Na samym początku mówiliśmy o tym jednym bardzo ważnym czynniku. Jak Jezus przywitał uczniów zgromadzonych 11? Zganił ich za co? Za ich niewiarę. Wiara. Dlatego te słowa dzisiaj dla mnie mają mocny kontekst i jeszcze mocniej wybrzmiewają. Ten, który uwierzy, zostanie zbawiony. Wiara. Jest to aspekt, którego będziemy się uczyć do końca naszego życia. Mamy historię tutaj uczniów. Pomyślałem sobie, jak łatwo dzisiaj nam powiedzieć, czytając już kilkukrotnie Boże Słowo, czytając już kilkukrotnie zapisy Ewangelii, no przecież gdybym ja tam był, to ja bym to wiedział. Jezus wyraźnie powiedział. Nic by mnie nie zdziwiło. Ale jednak oni tam byli. Byli w zupełnie innej sytuacji niż my, bo żyli z Nim, byli blisko Niego. Jak to się stało? Zapomnieli? Nie wierzyli? To mi pokazuje, żebym każdego dnia pilnował poziomu mojego wiary. Czy jest ona wzrastająca, konstans, czy może nie ma jej w ogóle? Bo przecież wszystko, co przyjmujemy,
co jest tutaj zapisane w Piśmie Świętym, przyjmujemy przez nic innego jak przez wiarę. To jest niezbędny czynnik Twojego i mojego chrześcijaństwa, Twojej i mojej codzienności. Wiara w to, że On odkupił Ciebie. Zmarł na krzyżu właśnie dla Ciebie. To jest dzieło globalne, ale także i regionalne i jednostkowe. Jeżeli na świecie znalazłaby się tylko jedna osoba, wierzę, że On przyszedłby tylko dla tej jednej osoby. Wiecie, to jest fajny kontrast. Możemy się tym szczycić, że zrobił to dla wszystkich, ale także dzisiaj możemy mieć tą pewność, że On to zrobił właśnie dla Ciebie i dla mnie. Więc możemy sobie zadać pytanie, po co po prostu próbować negować coś, czemu nie da się zaprzeczyć? Ale właśnie, trzeba w to uwierzyć. Chciałbym, abyśmy przeszli do następnego fragmentu, który jest napisany w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, wiersz 24. Albo będziemy czytać od 22 do 24. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Wiersz 23, końcówka, ten nacisk. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi, jakich lekceważących prawo. I w ten sposób co zrobiliście? Zamordowaliście go. Wspominał o tym brat Jacek w piątek. Niewinnego człowieka, który się nie bronił. Nie wypierał się niczego. Ale co jest dalej w wierszu 24? Bóg jednak wzbudził go. Jezus powstał z martwych. Zerwał więzy śmierci. I końcówka jest bardzo mocna. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Było to niemożliwe. Pokonał szatana, pokonał jego zastępy. I co w związku z tym? Zaprasza nas do życia z Nim, do życia w Nim. Nie ma innej drogi do Ojca, jak drogę przez Syna, przez Jezusa Chrystusa, przez dzieło na krzyżu. Nie da się tego pominąć. Nie da się dojść do zrozumienia tego w inny sposób. To jest jedyna słuszna droga. Droga przez krzyż. I On zaprasza cię do czego? Do triumfalnego życia w Nim. Wiecie, że to jest dla nas? Jesteśmy dziedzictwami Jego Królestwa. Co to oznacza, że jesteś dziedzictwem Bożego Królestwa? Jezus odniósł zwycięstwo na krzyżu i On pragnie, żebyś żył w Nim, odnosząc triumf każdego dnia. To jest kwintesencja naszego życia. Życie w zwycięstwie w Nim. Nie w nas, przez pryzmat nas samych, pokładów sił, które ty sam jesteś w stanie wygenerować jako człowiek. Bo nie jesteś w stanie panować nad grzechem. Nie jesteś w stanie panować nad ciemnością. Jest to niemożliwe. Ale w Nim możesz to zrobić. Dlatego to jest bardzo ważne, abyś był pojednany z Nim. Czego potrzebujemy więcej? Pomyślałem sobie w domu wczoraj,
czasem tak biadolę, czasem tak po prostu biadolę, czasem tak sobie ponarzekam, czasem sobie tak powiem, jak mi to jest źle na tym świecie, czego jeszcze nie mam, czego potrzebuję, jak to inni się mają lepiej. I sobie pomyślałem, Błażej, ty się ciągle musisz jeszcze uczyć wiele. Przecież masz wszystko. Ja ci to dałem. Przez krzyż. Przez to, że odkupiłem ciebie. Przez to, że mnie poznałeś. Przez to, że mi uwierzyłeś. Przez to, że wyznałeś swoje winy. I teraz jesteś moim umiłowanym, ukochanym dzieckiem. Czego mam pragnąć więcej? Wiecie, to jest ludzkie. To wydaje się normalne. Ale jednak mamy wszystko w Nim. I tylko Jemu to wszystko zawdzięczamy. To jest wielki triumf, wielkie dzieło. Wiecie, chciałbym, abyśmy żyli tym każdego dnia. To może tak brzmi troszeczkę tak patetycznie, trochę taki patos jest, ale właśnie o to w tym chodzi. Żeby to nie był fakt i wydarzenie przypominane co roku w święta wielkanocne, ale żeby to była autentyczna prawda, wypływająca z wewnątrz ciebie, wylewająca się na zewnątrz, że Jezus zszedł na ziemię, dokonał tego dzieła na krzyżu i zmartwychwstał. Każdego dnia tego się chwyć i tak żyj. Amen. Powstańmy. Panie, chcemy z tego miejsca podziękować Ci za ten wielki triumf, którego Ty dokonałeś, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że dzieło zbawienia, którego Ty dokonałeś, wynika przede wszystkim z miłości i z łaski. Nie możemy sobie niczym zasłużyć, Panie, na to. To Ty tego dokonałeś, to jest Twoje dzieło i to jest Twój triumf, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że było takie miejsce, takie wydarzenie w życiu każdego z nas, w którym mogliśmy Ciebie poznać osobiście, że możemy teraz tym żyć w taki prawdziwy, realny sposób, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś żywym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że nie musimy szukać Ciebie na krzyżu, Panie. Dziękujemy Ci za to, że nie musimy szukać Ciebie w grobie, bo Ty żyjesz, bo Ty jesteś w niebie, bo Ty mieszkasz w każdym z nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam błogosławisz. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty błogosławił dalszy czas tego nabożeństwa, wszystko to, co dzisiaj będziemy robić w naszych domach, żeby wszystko przynosiło Tobie chwałę. Chcemy się skupić i skoncentrować na Tobie, bo to są Twoje święta i Ty jesteś tutaj główną i centralną postacią. Amen.